kamienie. Więc jaki straszliwy ładunek miał na myśli? Nie wiem. Jeśli kamienia tu nie ma, to czego Ulicha szuka Lazarewicz? Szambali. Na Borneo? Chyba go nieco zniosło z kursu, nie? Próbuję wrócić po śladach Marco Polo do Szambali. Czemu? Bo kamień wciąż tam jest. Chloe, możesz rozmawiać? Mogę, słucham. Czy na tych wykopaliskach znaleźli chociaż jedno ciało, jakieś szczątki? Skoro o tym wspominasz, nic z tych rzeczy, a co? 600 rozbitków i ani jednego ciała, nie dziwi cię to? Więc gdzie się podzieli? A ty gdzie byś się ukrył przed tsunami? Na wyższy ląd. Bingo! Chodźmy na górę. Założymy się, że znajdziemy kumpli, Marco? Chloe, dołączysz do nas? Już lecę. Super. O, Nate, musisz się zbierać. Jeszcze minutę, Sally. Nie masz minuty. Co jest? Nie żyją. O cholera. Rozproszę cię. Kryj się, osłaniam cię. Granaty. Mm-hmm. Dobrze się składa. Tu jest! O mój Boże! Jak ci się to podoba? Wynosić się! Chodzą!
Okej. Ja pójdę sobie jeszcze po granaty. Dlaczego by nie? Tu jest wes. Dobra. Chyba? Czy na pewno? To jest pytanie. Spójrz na te kamienie. Nareszcie coś drgnęło. Tylko popatrz. O, tak. Świątynia. Hej. No proszę, co my tu mamy? Świątynię mamy. Jeśli mamy szczęście, to jest miejsce spoczynku załogi Marco Polo. Sprawdzimy to. No pewnie, że sprawdzimy. A, to miejsce musi mieć z 1000 lat. Przynajmniej. Tędy na dół. Wow, chyba trafiliśmy w 10. Muszą tu być setki ciał. Spójrzcie na ich zęby. Są czarne. Rany są wszędzie. Pewnie ukrywali się tu podczas tsunami. Okej. Musi tu być jakaś wskazówka. A teraz coś wymyślimy. Teraz coś się znajdzie. Ej, chyba coś znalazłem. Tutaj, to. Wygląda na to, że nieśli swój towar aż tu, po tym jak ich statek się rozbił. Znowu żywica. Już ją widziałem. Sali, poświeć mi. Wow. Elegancko. Czekaj chwilę. To krew. Jest wszędzie. Jest o masakrę. Chodźmy za śladami krwi. Zobaczymy, czy dokądś prowadzą. No, prowadzą. Zdają się kończyć na tej ścianie. A, dziwne. Trochę się przesuwa. Sali, pomóż mi. I znów zaczyna się pchanie. Chyba coś mi się stało. Ślad prowadzi tutaj. Rany. Więcej ciał. O Boże. Wiesz, może wariuję,
Ale to wygląda tak, jakby pozabijali się nawzajem. Chodź, Nate. Po prostu się boisz. Zobacz. Co my tu mamy? Ostrożnie! Jezu Chryste! Żartowałem! Nej, przyprawisz mnie o zawał serca. O, co za paskudztwo. Co to? Jakaś broń? Nie, nie, to purba. Rytualny przedmiot z Tybetu. Służy do niszczenia przeszkód. Co? No wiesz, duchowych. Aha. Czekajcie. Czyżby to o tym mówił Marco Polo? Nie mam nawet pojęcia, o czym ty mówisz, chłopcze. Polo napisał w dzienniku, że godny poszukiwacz otrzyma złoty paszport do pokonania przeszkód na drodze do Szambali. Czyli to jest to? To bardzo ciekawe, ale dokąd niby ten paszport prowadzi? Może mapa coś wyjaśni? Pokaż no. Pomiędzy wielkimi Indiami a prowincją Tybetu znajduje się pole kunsztownie wykończonych świątyń. Setki złotych iglic rozciągających się, dokąd sięgnie wzrok. O, czekaj, znam to miejsce. To w Nepalu. Tak. Tyle, że to już nie pole świątyń, a miasto. No, to będzie trochę ciekawiej. Czekajcie, to nie wszystko. Tylko jedna z tych świątyń skrywa tajną ścieżkę do Szambali. Ścieżkę, która ujawni się jedynie pielgrzymowi niosącemu złoty paszport. Nieźle. Dobra robota, chłopcze. To na co czekamy? Zbierajmy się stąd. No dobra. Trzymaj się. Adios. Chodźmy już. I zaraz się coś zawali. Upewnij się, czy jest bezpiecznie. Nate, możesz pomóc? Ręce do góry. Ty to, Marko. Zamknij się, Sally. Mogłem się domyślić, że to ty. Jeszcze ty, Wiktor cholerny Sullivan. Ciągle wozisz ze sobą tego starego zasrańca? Spokojnie, Nate. Masz jaja jak na kogoś, kto spędził ostatnie 3 miesiące przy kielichu. Lepsze to niż biegać 3 miesiące jak kretyn po dżungli. Ale znalazłem statki. Nie znalazłbyś nawet własnej dupy. I mapy. Przyszli stamtąd. O! Harry, spójrz na to. O mapie mowa. Między Indiami a Tybetem... Jedna ze świątyń wskaże... Drogę do Szambali, Jezus, szybciej, póki jesteśmy młodzi. Daj spokój, nie bądź obrażalski. Zabierz ich do Lazarewicza. Będziesz żałował, że nie zostałeś w więzieniu. Idziemy. Dalej, ruszać się! Jesteś cała? Tak, dzięki temu będę bardziej wiarygodna. Teraz spróbuję kupić wam trochę czasu. Chloe, idziesz z nami? Nie. Spotkamy się w Nepalu. No biegnij. Idziemy. Podoba mi się. No, domyślam się. Cholera, zauważyli nas! Biegnij!
Dzięki za ostrzeżenie! Możesz przestać się bawić i przejść tutaj, chodźmy! Biegnij! Tędy! Cholera! No i co teraz? Skaczemy? Czekaj no, Sundance. Chyba ci do końca odbiło. Skręcimy sobie karki. A jak nas złapią, przetrąci je nam Lazarewicz. Robię się za stary na takie gówno. Daj spokój, nie zaczynaj znowu. To ty masz szczęście, nie ja. Ludzie tacy jak ja wiedzą, kiedy wstać od stołu. Z sali, wyjdziemy z tego, rozumiesz? Jak zawsze. Tak. Pojedź do swojej panny do Nepalu. Ja wolę cieplejsze klimaty. Daj spokój. Hej, wszystko mi opowiesz, jak wrócisz. Są tam! Och, cholera. To ja. Skaczemy? Za tobą, bacz. Zobaczymy się w piekle! O, kurde! Cholera! Mówiąc, że Lazarewicz ma nad nami przewagę, nie żartowałaś. Pomagali mu miejscowi partyzanci. Miasto od lat było na krawędzi wojny domowej. Musiał tylko dolać trochę oliwy do ognia. Uroczo. Cały ten chaos jest dobrą przykrywką. On niszczy miasto, szukając właściwej świątyni. Nate? Halo? Tak, wciąż tu jestem. Chyba się nie rozmyśliłeś, co? Nie. A? Nigdy. To dobrze, bo ja już chcę skończyć z tymi pajacami. Masz mapę? Tak. Spotkamy się na starym rynku. Tam jest dość spokojnie. Okej, tak będzie. Spokojnie. Świetnie, uda ci się ich zgubić. Może być na to trochę za późno. Chodź. Nej, wszystko w porządku? Bywało lepiej. Walki w mieście. Dobra, czekajcie. Jednak cietka jeszcze trochę za głośno jest. O, oh, shit. Damn, nice. Okay. Dobra. Stary targ jest gdzieś tam. Znaleźć go. Cholera. Naprzód, naprzód! Och, jest gdzieś tutaj. Oczy szeroko otwarte. Załatwić ich! Nie byłem schowany nawet. Ja pierdzielę. Dobra. Teraz trzeba znaleźć Chloe. Granacik. Nice. Nice. Dobra.
Patrzmy, co my tu mamy ciekawego. Tu nic nie ma, tu wejść nie idzie. Auć. Cóż, zdaje się, że tędy nie przejdę. Nie przejdziemy. To jeszcze jakaś w miarę kojarzę. Jak grałem w dwójeczkę na PS3. Nice. Nie, to jest ten, okej. O! Jep. Niezłe parkowanie. No, eleganckie parkowanie. A co ci chodzi, kurde, stary? Dobra. O. Ej, to była moja broń, która zleciała. Czy tu się coś świeci? Nie, tu się nie świeci, dobrze. No, giniesz mi tam. Jest co, mikro Uzi? Dobrze może być. To jest starczy, okej. Okay.
się złożył jak paczka dropsów. Tu jest tam kałaszki, dobrze. Piękny RPG. Zdaje się, że znowu ratuje ci tyłek, kochanie. Cóż, ten tyłek wart jest ratowania. O, czyżbyś miał w kieszeni starożytny, rytualny, tybetański sztylet? A może po prostu cieszę się na twój widok? Więc to jest klucz do wszystkiego? Zgadza się. To paszport Marco Polo do Szambali. Co z nim zrobimy? Naprawdę nie mam pojęcia. Zupełnie. Wiem tylko, że bez niego Lazarewicz nie zajdzie daleko. Nie lekceważyłabym go. On i Flynn przewracają to miasto do góry nogami. Pewnie już zrównali z ziemią tuzin świątyń. W takim razie, co dalej? Nate? Och, nienawidzę, kiedy to robisz. Zobacz. Widzisz ten symbol? Tak. Spójrz w górę. Okej, widzę podobieństwo. Co to oznacza? To oznacza, że wiemy, jak Marco Polo znalazł następną wskazówkę. Świątynia, której szukamy, będzie miała ten symbol. Teraz musimy tylko ją znaleźć. Zdajesz sobie sprawę, że w tym mieście są setki takich świątyń? Tak, ale jeśli znajdziemy jakiś punkt widokowy... To wypatrzymy igłę w stogu siana. Właśnie. Niedaleko stąd jest hotel. Klo, ale nie czas na to. Nate, to po prostu najwyższy budynek w mieście. No dobra, masz rację, to dobry pomysł. Tak. No chodź. Tak. Ja sobie tutaj pozbieram. Cyk. Niedobrze. Zamknięte. Zaczekaj tu. Może znajdę inną drogę. Inną drogę powiadasz. O Jezus Maria. Jest to tak. Coś czuję, że chyba ten trzeba się wspiąć. Tak jest. Hej! Widzę stąd hotel! Wiem, jesteśmy prawie na miejscu. Ups.